Podczas pierwszego razu oboje partnerów boli. Tylko mężczyzna udaje, że nie, bo musi być męski. Stary, jak cię boli, to nie jest dobry znak. To ja bym poszedł do jakiegoś urologa czy coś. Ale nie, nie możesz iść do lekarza nawet jak cię boli, bo musisz być męski, nie? Nie możesz się przyznać. Czy z czymkolwiek nie mogę iść do lekarza? Nie. Czy urwie mi nogę? Nie, nie idę do lekarza, muszę być męski. Tak. Feels good to be a man. Czołem! Czołem! Witajcie na moim kanale, czyli Klaudia Klaudii, wyjątkowo, chociaż widzicie podwójnie. Dzisiaj gościem co? Podwójnie to widzieli ciebie. No, ale my jesteśmy podobni. Wiele osób mówi, że jesteśmy jak rodzeństwo, no to widzą prawie podwójnie. Alabama. A dzisiaj zaprosiłam ciebie, no, dlatego że kontynuujemy serię na moim kanale, czyli najgłupsze, najdziwniejsze pojęcia o tym, jak działa kobiece ciało. Aha. Tylko teraz będzie w wersji i damskiej, i męskiej. Więc musisz mi tutaj być jako ekspert od męskiego ciała, czy tak jest, czy nie, bo ja nie wiem. A skąd ja mam wiedzieć? No, czy ja jestem ekspertem? No niby masz męskie ciało, nie? No to wiesz, czego używam w pełni. To... Więc wyjątkowo nie będą to jakieś tam randomowe z internetu zebrane screeny. Tylko poprosiłam was na moim Instagramie o to, żebyście wysyłali wasze historie tego, jakie najdziwniejsze rzeczy słyszałyście. Więc dzisiaj przez nie przejdziemy. Często zadajecie mi pytanie. Klaudia, jak to jest, że stać cię na podróżowanie po całym świecie? Odpowiedź jest banalnie prosta. Po prostu mądrze wydaje pieniądze, zwłaszcza robiąc zakupy w internecie. Dlatego, że mam wtyczkę alerabat.com, która znajduje dla mnie wszystkie dostępne kody rabatowe i wybiera te najkorzystniejsze. A oprócz tego nalicza cashback, więc pieniądze trafiają z powrotem do mojej kieszeni. Mało tego, jeżeli wolicie robić zakupy przez internet, przez telefon, to macie nawet dedykowaną aplikację. Pamiętajcie, jedyne co musicie zrobić, to skorzystać z mojego linku w opisie. Nie no, ale serio, wydaje mi się, że zwłaszcza w dzisiejszych czasach dodatkowy grosz każdemu z nas się przyda, a po co płacić więcej, skoro nie musicie, właśnie dzięki kodom rabatowym, więc naprawdę polecam Wam tą usługę, bo ja z alerabatu korzystam na co dzień. I tyle. Były spytał, czy kobiety się wypróżniają. Śmiertelnie poważnie odpowiedziałam nie, wypróżniamy się łzami, dlatego tak dużo płaczemy. Uwierzył, na jego obronę byliśmy w gimnazjum. Ej, no dlatego kobiety są emocjonalne właśnie. Czy... musimy po prostu jakoś coś z siebie wypróżnić, czy nie? Po prostu się posramy. Wasze łzy są gównowarte. Na początku wszystkie dzieci są takie same, penis pojawia się wraz z dojrzewaniem. Ja się zastanawiam, jak to się objawia, nie, że się pojawia. Czy to jest tak, że pewnego dnia się budzisz, bum, masz coś między nogami? Czy to tak rośnie, wiesz, tak powoli, coraz większe? Nie, ja myślę, że to jest tak, że albo ci rosną włosy, albo penis. Wybieraj. Nie, bo zazwyczaj jak penis rośnie, to też włosy, bo przecież kobiety nie mają włosów na ciele. Ale na głowie, chodzi mi o to, że jak ci rosną włosy na głowie, to znaczy, że jest dziewczynka. Jak rośnie co innego, ale nie włosy na głowie, to znaczy, że jest chłopak. Nie pojmuję twojej logiki, ale tak. Ale jak to plastrem hormonalnym nie zakleja się sama, wiesz czy? Ale przecież to nie jest głupie, bo jeżeli rzeczywiście plastrem hormonalnym zakleisz sobie sama, sam wiesz co? To teoretycznie nie masz możliwości uprawiać stosunków międzynarodowych. Że okres można wstrzymać jak mocz. True. To sam próbowałem. Polecasz? Polecam bardzo. Polecam. Norbi. Polecam bardzo. No bo mnie swędzi nos, no. To jest standard, nie? No, generalnie... ale jest standard u kobiet, że możecie wstrzymać? Tak, nie, standard myślenia o okresie. Że to jest tak, że my sobie wymyślamy jakieś tam, o Jezu, krwawienie przez tyle dni. Po prostu idź do toalety, wypuść wszystko naraz i sprawa załatwiona. A nie dramy robią z dupy dziewczyny znowu. A gdybyś tak dało, to na przykład raz na miesiąc mocz cały wypuścić i później przez miesiąc nie musisz nic sikać. Ale to było fajne. Nice, nie? Okres trwa miesiąc, bo w końcu miesiączka. Nie mogę się z tą logiką kłócić. I tak przychodzi 31, mówisz, uff, całe szczęście, już koniec okresu. Potem przychodzi pierwszy, o nie, nowy okres! Ale na pocieszenie jest pierwszy i wypłata wjeżdża. Tak. Słyszałam pytanie, ale jak ty się kąpiesz podczas okresu? Brzmiało to, jakby wtedy krew z nas tryskała, jak rozcięcie stępnicy na filmach. Ej, właśnie, jak się kąpiesz podczas okresu? Uwaga, no, bo to dosyć skomplikowane. No. Jesteś gotowy na to? Podchodzisz do wanny, nalewasz wodę, wchodzisz do niej. Nie, nie wchodzisz tam. I leżysz. Ale tak to wygląda. Na boku, na brzuchu? Na plecach. Po co? Jak chcesz. Nie, Klaudia, patrz. Krew jest gęstsza niż woda, więc ona będzie opadała na dno, jak dobrze pamiętam fizykę, więc ona będzie wpadała do ciebie, a twoim zadaniem jest pozbyć tego. To jest jak woda i olej, tak, że będą dwie warstwy, tak. Potem, tak.
więc później ta woda będzie w ciebie wpływała i się będzie mieszała w środku i będzie taki milkshake. Co? Podczas okresu nie można się kąpać, bo można umrzeć. Można? Tak. Czy wasza wtedy, to jest tak, że jak w grach na przykład, że jest jakiś warunek, który musisz spełnić, jeżeli go spełnisz, na przykład twoja tarcza nagle się znika i twoja tarcza odporna wtedy też znika. I bo dotknąłeś wody? Nie, bo masz okres. Co ty, Klaudia, myślisz, że woda cię zabije? No. Jesteśmy jak w XVII wieku, jak dotykamy wody, to jest nie, ginę, rozpadasz się jak w Endgame. Nie, tak jest tylko wtedy, jak się kąpiesz i nie zmienisz temperatury po kobiecie. I nagle wypala mnie ciało i oczy i w ogóle i kwas. Jeżeli chodzi o prawdziwe pojęcia o tym, jak działa kobiece ciało, no. To tak, to prawda, że kąpiemy się w super wysokich temperaturach. Dlaczego? Bo przypomina nam to czas, kiedy byłyśmy w piekle. Znajomy zapytał mnie, położnej, czy jak kobieta w ciąży pierdnie, to dziecko ma cukrzycę. Ja się bardziej zastanawiam, nie zastanawiam się nad odpowiedziami, tylko nad przyczynami tych pytań. Kto kiedyś mu to powiedział, albo gdzie on to przeczytał, albo po czym wywnioskował? Były myślał, że gdy ściśnie się kobiecą pierś, to zawsze będzie z niej leciało mleko. Ja kiedyś słyszałam, że mężczyźni mają mniej żeber niż kobiety, bo przecież Bóg przy stwarzaniu Ewy zabrał Adamowi żebro i tak mi zostało to przekonanie. Teraz za każdym razem, jak rodzi się dziewczynka, to jakiemuś mężczyźnie usuwają żebro. Nie, ale ta logika tak jest głupia, bo to znaczy, że mężczyzna ma jedno żebro mniej, czy jedną parę żebra? Nie, jedno żebro. Tak. A kobieta ma tylko jedno żebro. Tak! No bo jest coś z jednego żebra zrobione. Masz rację. Czyli jakbyście je zrobili żeberka, to nie byłabyś żeberkami, tylko żeberkiem. Żeberkiem. Ale to w sumie, słodko brzmi, ale z drugiej strony mało smacznie. Prostata sama sobie jest chorobą. To jest każda inna część ciała, jak na przykład głowa jest chorobą, nos jest chorobą. Klaudia, co niektórych, głowa jest chorobą, posiadanie jej jest chorobą. Mocz zbiera się w jądrach. Tłumacz się. Ale co chciałam powiedzieć, Klaudia? Tłumacz się, bo to jest rzecz, która... No. Jest super popularna w internecie. A, czyli przez cały ten film śmiejemy się z tych rzeczy, a teraz mam nagle dementować te plotki. Nie, Klaudia, jak już jedziemy z tym, to ciśniemy z tymi plotkami. To jest prawda. Niech ludzie wierzą, że tak jest. Czyli jak długo wstrzymujesz mocz, to potem chodzisz tak ledwo co, bo masz takie dwa ogromne piłki. Tak, dlatego jak się mówi, że ktoś ma big boss, to dlatego, że długo trzyma mocz. Okej. Mi kiedyś kuzynka powiedziała, że chłopacy też mają okres, tylko u nich to się objawia jako sikanie w łóżko. To nie jest okres, to jest po prostu sikanie w łóżko. Naprawdę? Nie tłumaczmy tego, no nie chciało mi się iść do toalety, to popuściłem w łóżku. I nagle co, tylko raz w miesiącu mogę sikać się do łóżka? Nie, bez sensu. No co? No nie, no bo nagle mi jakieś ograniczenia nakładać. Babcia mówiła mamie, żeby w ciąży nie patrzyła przez wizjer, bo dziecko urodzi się ślepe. Nie, ja powiem ci, że już wiem, no. Że następny film tego typu zrobię tylko i wyłącznie z przesądami. Nice. Bo takie przesądy... Kiedyś czytałam, słuchajcie, robiłam materiał do radia, aha. W którym ludzie śmiertelnie poważnie mówili, że jak chcesz leczyć nowotwór, to musisz wziąć nożyk, zrobić sobie otwór w udzie i wsadzić tam cieciorkę. I że to pomoże, czaisz? A jak humus z tego wyjdzie? To po tobie. Wróćmy, zastanówmy się, jak możesz tak, że jak spojrzysz w wizjer, to dziecko się nie, ślepo nie urodzi. Będziemy się zastanawiać. I co, i później nie otwierasz, czy po prostu każdemu otwierasz? To jest niebezpieczne. Jakiś złodziej będzie, to o, nie spojrzała pani w wizjer, bo w ciąży jestem, nie chciałam, żeby dziecko było ślepe, a teraz nie będzie miała nic. Ale proszę mnie okraść. Mężczyźni nie posiadają bioder. Prawda? Nie. Jak nie? Nie chodzą, nie mają miednicy. I nie mają pośladków. Czyli nie możemy nosić spodni biodrówek, bo nie mam biodra. To dlatego nie ma spodni biodrówek dla mężczyzn. Tak. Nice. Czym są biodra? Powiedz mi, teraz chcesz, żebyś była moją... Nie pokazuj, powiedz. Biodra? No. No to tutaj tak z boku, jak masz... Ręce? Jak masz uda, to przedłużenie ud tutaj na miednicę do góry, jak po bokach. Uda, to przedłużenie ud. To jest pępek. Dobra. Bo mi się uda w pępek schodzą. Nie ciesz się włosami i tak będziesz łysy. O, i tu chyba po raz pierwszy powiemy coś, co będzie miało sens i co wyniesiecie z tego filmu. Nie wszyscy będą łysi. Mhm. Bo niektórzy siwieją, niektórzy łysią. Tak. Łysią. Plus, no. Warto powiedzieć o tym, że nawet jeżeli łysiejesz, to w wielu przypadkach jest to proces do zatrzymania. Tak, bo jest to choroba skóry owłosionej, tak się to nazywa, nie wiem jak się to dokładnie nazywa. I może normalnie lekami to zatrzymać i tak jak, nie wiem, macie trądzik, który też można teoretycznie wyleczyć. Jest ktoś taki jak dermatolog, trycholog,
więc bardzo polecamy, bo często jest tak, że mężczyźni zaczynają się pojawiać za kola, zaczynają łysieć i mają takie podejście, okej, to po prostu czas na mnie, nic z tym nie robię, tak już jest, no trudno. Mają, oczywiście to jest ogromny problem, bo mężczyźni bardzo często mają kompleksy z tego powodu, ja to rozumiem, ale też jednocześnie chcę Wam powiedzieć, że jest dla Was nadzieja. Powiem Wam nawet więcej, jest więcej badań na temat tego, jak zatrzymać łysienie z wiekiem u mężczyzn, niż na temat kobiecej antykoncepcji, więc korzystajcie! Jak dziewczyna potrze miejsce intymne cytryną lub czosnkiem, to nie zajdzie w ciążę. Tak? Można? Chyba, że chodzi o to, że jak potrzesz czosnkiem, to śmierdzi to tak bardzo, że w ogóle wszyscy od ciebie odchodzą i to jest skuteczny rodzaj antykoncepcji. Dobra, czosnek to jedno, ale cytryna? To a, że jak się zbliżysz, to będzie piekło. Tak! Penis zwija się jak trąbka, bo inaczej by się nie zmieścił w spodniach. Jak te... Jak rulon. Są takie specjalne, są takie motylki, które mają takie... To by było na tyle. Więcej tego typu rzeczy znajdziecie u mnie na Instagramie, bo będę tam publikowała te odpowiedzi, które nie znalazły się tutaj, więc polecam Wam. Jakie masz przemyślenia? Że tym filmem nikomu nic nie wyjaśniliśmy i osoby, które mają takie przekonania, dalej będą w nie wierzyły. Czyli świetną zrobiliśmy robotę, jeżeli chodzi o edukację seksualną, która jest niesamowicie potrzebna, jak widzicie na załączonym filmie. Ale że co, że na mnie wskazujesz? Tak, tak. Widzicie, jakie on ma przekonania. Nie jest potrzebna. A tymczasem? Podziękuj mi za to, że cię zaprosiłam może. A, chciałem podziękować, że mnie zaprosiłaś. Pytanie, czy ludzie chcą, żebym częściej przychodził. Dajcie łapkę w górę, jeżeli chcecie, żeby Mateusz częściej przychodził. Wpadajcie do nas na kanał, wpadajcie na Insta. Podcastu? To jest dobry cross. Życiowe histerie, bo tam często gadamy na takie różne dziwne tematy. Zawsze gadamy na takie tematy. Więc polecamy Wam bardzo. Co? Do zobaczenia, cześć i czołem! Cześć! Pa!